Właśnie znajdujemy się w kamperku Mariusza. Mariusz przebudował sobie sam tego vana. Opowie nam teraz coś więcej. Jaki to rodzaj jest samochodu? No, jaki rodzaj samochodu? Jest to Renault Trafic z 2013 roku. 2 litry pojemności, jeśli chodzi o silnik. Wersja krótka i niska, czyli L1 H1. Taka bardzo podstawowa wersja. Kupiony był troszeczkę z tego powodu, że zależało mi na dobrym blacharsko samochodzie. I też troszeczkę bałem się inwestować w wielki samochód, który no, byłby może troszeczkę kłopotliwy przy podróżowaniu po mieście i tak dalej. To jest główny samochód w rodzinie też, jeśli chodzi o dojazdy do pracy. Stąd też właśnie taki mały. Wiem, że wcześniej miałeś już zbudowanego tego vana. Dla chętnych wrzucę Wam linka u góry, w prawym górnym rogu, w poprzedniej wersji. Pokaż nam teraz, jak to teraz wygląda. Więc tak, aktualnie, jeśli chodzi o wnętrze, to się radykalnie wszystko zmieniło. Jest inne łóżko. Jest to narożnik o wymiarach długości 1,70 m, 1,75 m może, nie jestem pewien, już nie pamiętam dokładnie. No w każdym razie ja mam 1,73 m. Więc spokojnie się spokojnie się tutaj mieszczę. Mogosia jest niższa, nie? Tak. Czyli długość około 1,70 m, 1,75 m. Na szerokość to jest 1,10 m. A pokażesz, jak to się wysuwa? Mogę pokazać, oczywiście. Żaden problem, tylko muszę z tej strony sobie stanąć. Czy tam klęknąć. Jest on wysuwany w ten sposób. Jest wygodnie, przyjemnie. Nikt nie spadnie z łóżka, bo jest szafka. Są szafki, także. Widzę, że macie z tyłu okienko, macie też wentylator i jest jeszcze okienko w drzwiach zamykanych, tak? Tak. Tutaj jest okienko, które było zamontowane jeszcze w pierwotnej wersji. Z tego względu, że zależało mi na dobrej wentylacji w samochodzie. To jest typowe kamperowe okno, najmniejsze jakie było. Z moskitierą oraz z zasłoną blackout, żeby można było się tutaj osłonić, żeby nie waliło słońce. Wentylator dachowy był montowany w sumie jako pierwszy. I tutaj mam właśnie zagwozdkę, czy go zostawiać, czy go wywalać, z tego względu, że marzy mi się w przyszłości bagażnik dachowy typu właśnie trumna, czy tam roofbox, różnie na to wołają. Jeśli chodzi o sprawność tego wentylatora, to jest bardzo dobry. Tworzy się tutaj bardzo fajna cyrkulacja powietrza. Przekonałem się o tym właśnie w Polsce latem, jak byliśmy 2 razy. Było bardzo gorąco i gdzieś do południa spokojnie można było w samochodzie wysiedzieć. Było bardzo przyjemnie, przewiewnie. I tutaj teraz myślę, żeby to wywalić, zaślepić ten otwór i wtedy dać roofboxa, panel solarny pionowo, ten, który mamy. A tutaj, bądź w tamto okienko, które jest na tych drzwiach przesuwnych, wstawić wentylatory takie nakładane, bo też widziałem, że są takie opcje. Kupuje się wentylatorki do routerów bodajże, takie na 12 V, one już są w takich ramkach. Montuje się to na jakąś pleksę, wstawia się to w okno i tworzy też wymuszony obieg. Nie w ten sposób, tylko po prostu w poziomie. Także zobaczę to w przyszłym roku, w przyszłym sezonie, jak mi się to dalej będzie widziało. No i wtedy pomyślę nad roofboxem, nie? Ale to dopiero w przyszłym sezonie. Podobnie zresztą jak markiza, która przyjdzie na pewno. No jeśli chodzi o przestrzeń kuchenną i przestrzeń szafkową, mamy tutaj za zasłonką 2 baniaki na szarą wodę 10 litrów, na wodę czystą 15 litrów. No i to też był warunek właściwie powód też przebudowy, ponieważ chcieliśmy mieć bieżącą wodę w kamperze. No i padło tutaj na taki prosty system, skuteczny. W przypadku, kiedy chcemy przygotować samochód do jazdy, wyciągamy po prostu tylko pompkę, zamykamy baniak i odjeżdżamy. To jest jedna część. Część kuchenna, czyli szuflada, gdzie mamy takie drobnostki typu przyprawy, kawy, herbaty, sztuczce,
jakiś cukier, powiększenie przestrzeni roboczej, wysuwana półeczka na pełnym wysuwie. Poniżej dwie skrzyneczki, w których znajduje się żywność, pieczywo, rzeczy, które nie wymagają jakby przechowywania w lodówce. No i tutaj kuchenka na kartusze również. I tutaj też takie różne pudełka z żywnością, która jest długoterminowa, awaryjna. Nie to, że żywimy się non-stop jakimiś śmieciuwami i tak dalej, ale to są takie produkty, które w awaryjnych jakichś sytuacjach spowodują, że możemy sobie pozwolić na to w chwilach słabości zjeść sobie jakieś tam ziemniaczki, pire i tak dalej, jakąś zupkę chińską. Znaczy kran, zwykły kran z eBaya, ale jest bardzo fajny, ponieważ można go złożyć i nie przeszkadza przy wchodzeniu, przy wychodzeniu. Zlewozmywak został też mocno wpuszczony w blat, ponieważ... Czy ten zlewozmywak to jest alamiska? Alamiska, ale to jest kupiony, oryginalny taki kupiony też na eBayu. A. Nie wiem, czy ktoś po prostu wykorzystywał miski do tego, ale widzę, że on jest specjalnie profilowany w tym tutaj... Aha, tam, gdzie jest sitko. No. Więc wydaje mi się, że taki, ja go nie przerabiałem. On po prostu był stałym syfonem już sprzedawany. No i został wpuszczony bezpośrednio głęboko w blat. Z tego względu, że tutaj jeszcze przychodzi, po wycięciu tego otworu, przychodzi taka właśnie deseczka, która nam przykrywa, zwiększa przestrzeń roboczą. Podobnie też jak unoszony blacik. Jak wyjeżdżamy we trójkę z córą jeszcze, no to przydaje się to, córka siedzi tutaj na obróconym fotelu i może z nami tutaj korzystać. I dalej, pierwsza szafka, tutaj sugerowałem się akurat tym, co zrobił Paweł u siebie w wanie, czyli twój mąż, czyli te roletowe drzwiczki. Mhm. Dumbledore to się nazywa, czy jakoś tak? Nie wiem dokładnie, troszeczkę nam się wczoraj zepsuły, bo te drzwiczki spadły i tutaj nam się odłamała jakaś listwa. Będę musiał po powrocie je wyciągnąć, to naprawić. No i one są bardzo fajne, ale... Zabierają miejsce u góry. Tak, tutaj traci się troszeczkę na półce. Trzeba z rozmysłem jakby zaplanować te półki, żeby mieć do dyspozycji właśnie większą przestrzeń, bo tutaj się zbiera. Te drzwi występują chyba w długości maksymalnie 75 cm, więc ja tutaj sobie dołożyłem jeszcze parę listewek z poprzednich drzwi. Po to, bo tu jest więcej niż 75 cm, no i tutaj właśnie blokuje się to wszystko na tej rolce, nie? To jest jedyny ich minus, nie? Mhm. No i też najtańsze nie są, jak za takie drzwi, no to powiem szczerze, nie jest to jakoś. O, tutaj jest kolejna szafeczka. Akurat tutaj mam swoje ciuchy. Normalnie tutaj są rzeczy kamperowe. Ja tak się przyzwyczaiłem, że swoje rzeczy włożę tutaj w koszyczko, one są bardziej dostępne. Tutaj Gosia i córka mają swoje rzeczy. Tutaj poniżej, na dolnej półce są rzeczy kamperowe, czyli jakieś dodatkowe taboryciki, papier toaletowy, jakieś narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Takie duperelki. Widzę, że masz toaletę chemiczną. Tak jest. Ale taką wolno stojącą, tak się na nią mówi? Nie. Tak, taką indywidualną, wolnostojącą, taką niezabudowaną, można tak to powiedzieć. No. I jak to się sprawdza? No, elegancko. To oczywiście, jak chyba każdy w kamperze, korzystamy awaryjnie z takich toalet. Jeśli jesteśmy gdzieś na polu namiotowym, na jakimś kempingu, no to wiadomo, korzysta się z infrastruktury, która jest udostępniona dla turystów, tak? Dla wynajmujących. A jeśli jesteśmy gdzieś w trasie, i trzeba naprawdę skorzystać na jakimś wygwizdowie, żeby... No, facet sobie troszeczkę inaczej może poradzić. No, ale tak czy siak, awaryjnie zawsze to toaleta jest. Na bieżąco jest czyszczona też. Ja jestem bardzo zadowolony. Nieraz uratowała nam życie w takich trudnych sytuacjach. Powiedzmy sobie, że życie. No, czekaliśmy, jak jechaliśmy... Przykładowo, jechaliśmy do Polski, czekaliśmy w Dover w kolejce do portu, żeby wjechać, ponad godzinę. No i gości zachciało się skorzystać. A przydała, jak tak, znalazł. No i posuwaliśmy się powoli w rytm
sracza, tak powiem. I widzę kolejna szafeczka. Tak, kolejna szafeczka taka po prostu, żeby była... I porządkowa. Taka porządkowa, tak. Tutaj są środki czystości, jakaś taka mini elektronika, zawsze gdzieś tam z nami jeździ. Szafka jest uzupełniana bądź opróżniana w zależności od tego, jak na jaką wyprawę się wybieramy, tak? Jak jedziemy gdzieś na dłużej, więcej środków czystości wlatuje, typu chemia, jakieś płyny i tak dalej. Więc ona nie jest jakoś tak w pełni zagospodarowana, można powiedzieć. Obok tutaj w szafeczce znajduje się gniazdko na USB z miernikiem ładowania akumulatora. Też możemy bardzo szybko sobie podładować komórki bądź inne baterie i tak dalej. No i też w każdym kinkiecie również jest gniazdko USB, gdzie można sobie różny sprzęt podładować. No i również te drzwi, tutaj jest troszeczkę lepiej to rozwiązane. Te drzwi są niższe, więc one tak się za dużo tutaj nie zawijają. Tutaj już nie zabudowywałem pod sam sufit z tego względu, że chciałem mieć taką półeczkę na odłożenie telefonu do ładowania. A to też dobry pomysł, wiesz? Tak. Mimo, że macie, widzę, te siatki tam na ścianach, tak, to takie półeczki siatki... się zawsze przydają. Tak, no, tak masz rację. Ja wolę mieć taką półeczkę niż tutaj potem nurać i te paluchy tam wkładać, bo tam się wszystko potem plącze, nie? A powiedz mi, czy macie lodówkę? Oczywiście. Na stałe i na stałe jest włączona do prądu, więc ona chodzi praktycznie cały czas. Z małymi przerwami tam na konserwację, w sensie na wyczyszczenie, na przewietrzenie, ale jeździ z nami cały czas i większość czasu jest właśnie włączona. I tutaj jest taka mała niespodzianka, ponieważ nie miało tu być tej lodówki, a ona znajduje się w skrzyni właśnie w tapczanie. Ona miała gdzieś sobie tutaj wolno stojąco gdzieś tam stać i być dostępną w razie potrzeby w sezonie zimowym wystawianą. Ale okazało się, że ta skrzynia, która jest tutaj, wymiarowo pasuje do tej lodówki. To wyszło przez przypadek. Stąd też tutaj musiałem dołożyć listewki. Nie chciałem już budować skrzyni od początku. Musiałem dołożyć listewki, bo wstępnie miała to być zwykła skrzynia, przykrywana, zamykana zawiasami. No i tutaj na stałe jeździ lodóweczka. Mhm. Także... No, zamknij ją. No. Lodówka kompresorowa na 12 i 20 V. Sprawdza się bardzo ładnie. Bardzo ładnie chłodzi. No i tutaj otwory wentylacyjne do tej lodówki, żeby ona sobie miała, że tak powiem. A powiedz mi, w jaki sposób uzyskujecie prąd? Jeśli chodzi o prąd, to mamy. Jesteśmy niezależni i pomimo różnych opinii mądrali z internetu, że niszczymy, że nadużywamy sobie prądu, że mamy za ciemno w wannie i tak dalej, bo przewijały się też takie opinie. Jest tutaj panel solarny 12 V 200 W. Pod łóżkiem w tym miejscu znajduje się bateria hotelowa, która jest podłączona do ładowarki DC-DC Renogy. Bardzo prosta konstrukcja, praktycznie samoobsługowa. I również tutaj jest podpięta bateria samochodowa, rozruchowa, czyli podczas postoju dostajemy prąd z solara do akumulatora hotelowego. W przypadku, kiedy akumulator hotelowy jest już naładowany do pełna, ta ładowarka przełącza się, kontroler przełącza i ładuje baterię samochodową, rozruchową. W przypadku, jeśli odpalamy silnik i jedziemy, ładowanie następuje też przez tą ładowarkę z alternatora, więc cały czas wydaje mi się, że to jest idealne rozwiązanie, bez dodatkowych jakichś tam kontrolerów. Nie chciałem się w to bawić, wolałem zapłacić więcej za ładowarkę i ona jest zamontowana, do niej są podpięte tylko te trzy urządzenia i to wszystko. I ona sobie doskonale z tym radzi. Do obsługi tego jest aplikacja i powiem szczerze, pomimo, że często palimy światło, często jest włączony wentylator, to nigdy jeszcze nie zdarzyło się, żeby nam spadło napięcie poniżej 80%, jeśli chodzi o pojemność. Akumulator ma 120 Ah. Nie mamy żadnej przetwornicy, nie potrzebujemy przetwornicy, bo nie mamy tutaj urządzeń na 220. Może kiedyś w przyszłości do jakiegoś, nie wiem, miksera, blendera, czy na, nie wiem, do sokowirówki
żeby zrobić sok z selera. Sokowirówka chyba za mocna, ale nie, wieciskarka. Nie, chyba jest, żartuję, może, wieciskarka, tak. Może być za mocna, ale coś do smoothie makera i tak dalej, coś może takiego, żeby sobie zrobić na szybko, to zainwestujemy w jakąś małą przetwornicę, taką do gniazdka na zapalniczkę. Witamy żonę, Gosię, witamy, Mariusza. Witam bardzo serdecznie. Wiem, że razem podróżujecie tym vanem, ale również wiem, że masz wspaniałe hobby, o którym chciałabym, żebyś nam trochę opowiedziała. Robisz przepiękne dzieła. Co to tak, jest? Zgadza się. Zaczęła się cała przygoda jakieś 2-3 lata temu, około 3 lat temu. Na YouTubie tam widziałam, jak jedna z pań robiła drzewko szczęścia z miedzi, z drutu miedzianego. No i tak się zaczęła moja przygoda. Pomyślałam sobie, że spróbuję. No i od tego czasu robię biżuterię z drutu miedzianego. To się nazywa wire wrapping. No i tak poza pracą właśnie wieczorami sobie tam dłubiesz. A co cię zainspirowało? O, wiem, no właśnie, zobaczyłaś, ale skąd te umiejętności twoje? Umiejętności, jako że uczyłam się jako terapeuta zajęciowy, dużo wykonywałam prac, kilkanaście lat pracowałam w pracowni rękodzieła z osobami niepełnosprawnymi. Tam z nimi robiliśmy właśnie różne tego typu rzeczy. Może nie do końca biżuteria, ale właśnie takie rękodzielnicze rzeczy. I, no i tak mi zostało. No. Tak. Pięknie. Oprócz kobiecych, pięknych wisiorów, wiem, że robisz również męską biżuterię. Tak, zgadza się. Zaprezentuj. Proszę, jaka piękna męska bransoleta. Tak. Przyznam, że Paweł również nosi swoją, ale czasami jak coś robi, to ściąga. Ja się pochwalę. Czekaj. Ja się pochwalę, że również sobie od Gosi zakupiłam taką piękną. Mam też wisiorek, ale dzisiaj go zapomniałam. Ale pokażę wam jej piękne dzieła, naprawdę warto. Zapraszam do obserwowania na Facebooku. No właśnie, masz, to się nazywa grupa, nie? Rita Workshop. Tak, ale to jest twój prywatny... Nie. Czy to jest grupa, czy to jest bardziej... To nie jest grupa, właśnie, to jest tak, prywatne. Tak. Także podamy kontakt, proszę sobie pooglądać. Można zamówić online, tak? Tak, można. Czy można zamówić, złożyć... Przez kontakt ze mną po prostu. Czy można złożyć jakieś takie personalne życzenie? Czy raczej jeżeli to, co jeżeli ktoś ma wystawiasz? Jakiś pomysł z tego, co widać, to jak najbardziej można. Aha. Jakieś kolory. Kamień, bo wiem, że kamienie naturalne, piękne tam wkładasz. Tak, moonstone są, labradoryty są, agat jest też również. Piękne, bardzo mi się to podoba. Już wiemy, gdzie znaleźć Gosię i jej piękne rękodzieła, ale oprócz tego Mariusz ma na YouTubie parę filmów, które uważam warto zobaczyć. Jeden z ostatnich jest właśnie z Vantura i wiem, że ostatnio nawet zmieniłeś logo, i które mi się bardzo podoba. Pokażesz? Tak, to wcześniej... No dobra, wcześniej logo. Było wcześniej takie. To było coś takiego szybko dobione na telefonie, po chwili. Potem troszeczkę przesiedliśmy z Turą i zrobiliśmy sobie coś takiego, żeby to było symboliką naszego kanału, czyli samochód Renault Trafic. Samochód mały. Podobny. No tak miało być właśnie. Takie. Pytanie, skąd nazwa cebulowanie? Bo Polaki cebulaki, no i żeby to było z humorem. Ja jestem raczej osobą, która jest prześmiewcą, która lubi żartować. No i stąd to cebulowanie, żeby to było śmiesznie, z takim pazurkiem małym, z takim, nie wiem jak to nazwać, z takim półżarcikiem. Mm-hmm. No fajne, ja uważam, tak, że fajne. Wpadałoby w ucho, tak? Wszyscy mówią cebulowanie, bądź podróżowanie, bądź tam, nie wiem. Że... Bardzo wam dziękuję. Można jeszcze mnie znaleźć jakieś tam poszczególne zdjęcia na Instagramie. Też nie jakoś nieregularnie, ale też Instagram albo właśnie na YouTubie. I Gosia również ma Instagrama, tak? To ja te wszystkie linki wrzucę w filmie, żeby można było was znaleźć. Zapraszamy.